radu, tu w Warszawie, w tym godzinie polskiego radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, planując taktowne agresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Wybuchu Powstania Warszawskiego spotykamy się już po raz drugi. Dzisiaj przeszkodziła nam pogoda, żebyśmy w pięknej scenerii na placu przed Urzędem Miejskim wspólnie mogli pośpiewać. Ale trudno, myślę, że dzisiaj zdwojone będzie śpiewanie, dlatego że jest nas troszkę mniej. Prawda? Dostaliście Państwo śpiewniczki. Zapraszamy do pięknego śpiewania. Bardzo serdecznie witam naszych gości, a właściwie gospodarzy. Gospodarzy, jak ziściokoście, to gospodarze. My jesteśmy u gospodarzy gośćmi. Witam panów prezydentów, pana Andrzeja Sitnika i pana Roberta Szczepanika. Chcę państwu przypomnieć, że ten koncert jest pod honorowym patronatem naszego prezydenta. Nie widzę więcej gości. Jest pan nasz Wojciech Ciekot z Wasieńką swoją, Zosia Kroll, przewodnicząca organizacji pozarządowych. Bardzo serdecznie witam. Witam kochanych mieszkańców z organizacji emeryckich i naszych sympatyków. Kochani, w ten koncert włożyliśmy serce, bo jakże można inaczej, chwaląc trud i ofiarę śmierci tylu ofiar. Dziś przygotowaliśmy troszkę zmieniony koncert, program, troszkę nowych pieśni i następna pieśń Dziś idę walczyć, mamo. To jest pieśń Ziutka Szczepańskiego, Kolumba, bohatera Powstania Warszawskiego, który w 40. dniu tego powstania zginął. Jego pieśni będą tu się przewijały, bo pięknie napisał, niestety w wieku 21 lat zginął. Dziś idę walczyć, mamo, i nasza Ela, i nasza wspaniała kapela. Yeah.
ta cisza w utworach mówi więcej niż moje słowa. Wśród walczących członków AK i cywili było 5840 dzieci. I ten utwór i następny, Warszawskie Dzieci, dedykujemy właśnie tym małym chłopcom i dziewczynkom w wieku od 10 do 17 lat, którzy rekrutowali się przede wszystkim z szarych szeregów. Następny utwór, Warszawskie Dzieci, za chwilę, a ja kilka słów. Niech Bóg cię chroni od wrogiej kuli. Mury barykad niech cię osłonią, a dym pożaru płaszczem otuli i niewidzialną przykryje dłonią. Gdy tak przemykasz wśród morza gruzów, nie bacząc na pocisków grad, wśród trupów i tumanów kurzu, choć masz jedynie 10 lat. Mały łączniku, tak szybko biegniesz, żeby meldunek oddać na czas. Może się uda i nie polegniesz. Może się uda kolejny raz. Warszawskie Dzieci. Jest on do dziś oficjalnym hymnem dzielnicy Warszawa Mokotów. Marsz Mokotowa. Stop.
dzisiaj z nami. Zaprezentują się pod koniec koncertu, ale już anonsuję wspaniałą kapelę Schodowa. Czy jest może gmina Sierpce prezentowana? Jest ktoś? Nie ma. Jest pani? Proszę się pokazać. Tam daleko. To z gminy Sierpce mamy kapelę Schodowa, wspaniałą kapelę, którą byśmy nawiązali kontakt i przyjaźń. I stąd myśmy byli u nich na koncercie, zaprosiliśmy ich na koncert. Zobaczcie, jak pięknie śpiewają. Zatrujemy ich w odpowiednim miejscu. A teraz, w 1944 roku, 29 sierpnia, a więc w samym sercu powstania, bo to powstanie, wiecie Państwo, miało trwać tylko 3 dni według założeń ówczesnych władz, decydentów, a trwało 63 dni. Do słów Mirosława Jezierskiego i muzyki Jana Markowskiego powstała Sanitariuszka Małgorzatka, a piosenka jest o Janinie Załęckiej, pseudonim Małgorzatka z batalionu Baszta. Sanitariuszka Małgorzatka. Zorganizowane AK w ilości około 50 tysięcy żołnierzy, reszta to cywile i oczywiście czynne szare szeregi. Powstanie, tak jak wspominałam, miało trwać zaledwie 3 dni, trwało 63, a co 10 uczestnik powstania miał tylko broń, więc z gołymi rękoma, z butelkami, czym się dało, szli na wroga. Szacuje się, że od 150 do 200 tysięcy ofiar, w tym 16 tysięcy żołnierzy AK.
reszta to cywile. A zwłoki, tak na wagę, przepraszam, że tak brzydko to określam, w tonach ważyły 18 ton. Straty były przerażające. Na rozkaz Himmlera Warszawa i mieszkańcy skazani byli na zagładę. Z powierzchni ziemi miały zniknąć i ludność, i wszystkie domy. Dokonano słynnej rzezi na Woli, gdzie zginęło 50 tysięcy mieszkańców. W 1946 roku do zbiorowej mogiły, mauzoleum, złożono te zwłoki. Do dziś dnia warszawiacy, Polska i myślę, że większość świata pamięta o bohaterach, naszych bohaterach z Warszawy. 650 tysięcy mieszkańców wypędzono do przejściowych obozów w Pruszkowie i potem do obozów dalej. To są przerażające dane. Przerażają do dziś dnia, mimo że 79 lat minęło. Tyle młodzieży, tyle wspaniałych, zdolnych ludzi zginęło, broniąc honoru, dając przykład pozostałym miastom, jak bronić, jak być patriotą. Teraz utwór, który został napisany przez powstańca, który brał udział, bezimienny powstaniec, kołysanka do słów Jerzego Krupińskiego, na znaną Państwu melodię Deszcz jesienny, deszcz. Maleńką część wymienię naszych mieszkańców. Pod Chorąży Wacław Lauperski Bogdan zginął.
Irena Ankudowiczówna Zula poległa w powstaniu na Poczcie Głównej. Barbara Karpikówna Basia, łączniczka batalionu Miotła. Leokadia Karpikówna Rena z grupy AK-Ruch poległa na Starym Mieście. Janina Zborowska Nina, batalion Parasol z grupy AK Radosław. Honorata Sorko, pseudonim Basia, sanitariuszka AK zginęła. Jest liczne grono sierczan, które brało udział, wymieniłam tylko maleńką cząstkę. Seniorinki i wszyscy mieszkańcy i widzowie dzisiaj. Cześć i chwała bohaterom Powstania Warszawskiego! Przed Państwem utwór, który jest swoistą balladą podwórkową w rytm tanga argentyńskiego i jest kroniką Powstania Warszawskiego i nasze dwie Elunie, a my siadamy odpocząć. Elunie dwie, poproszę o solóweczkę. 1 sierpnia, dzień znany. Ania Kruk z rodziną, a
to jest piękna kobietka, która pozwoliła nam się tak pięknie ubrać dzisiaj. Dziękujemy ze sceny i duże brawa Aniu dla ciebie. Krzysztof Kamil Baczyński, to przedstawiciel ówczesnych Kolumbów, zginął 4 sierpnia, w 4 dniu powstania. Za kilka dni zginęła jego żona Baśka i napisał przepiękną elegię o polskim chłopcu, którą będzie recytować nasza wspaniała Żółteczka. Ja się zawsze z nią chwalę, bo ta kobitka ma 90 lat, kochani. Zobaczcie, ona aktywnie uczestniczy w każdym koncercie, w każdym spotkaniu. Żółteczko, mikrofon twój. Oddzielili cię Żółteczku od snów, co jak motyl drżą. Kartowali ci Żółteczku smutne oczy rudą krwią. Malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg. Wyszywali wisielcami drzew płonące morze. Wyuczyli cię Żółteczku ziemi twej na pamięć, gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami. Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem stwóg. Przemierzałeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg. I wyszedłeś, jasny synku, w czarną, z czarną bronią w noc. I poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut zło. Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula, synku, czy to serce pękło? Dziękuję, Żółteczko, jak zwykle pięknie recytowałaś. Przed nami kolejna, o duże brawa dla niej. Poproszę, żeby ona jeszcze z nami. Kolejny utwór, Pałacyk Michla, autorstwa wspomnianego na wstępie Józefa Szczepańskiego Ziutka. Pałacyk Michla, Żytnia Wola. W 1944 roku w czasie powstania powstał i koleżaneczki pięknie dzisiaj zaśpiewają po kolei, a Państwo pomagacie w refrenie. Jak stał. Lecz na niczego.
ministerstwa w tym czasie był Orsza Stanisław Broniewski i główne akcje bohaterów z tej organizacji to bitwa, napad pod Arsenałem, znany Kuczera wtedy zginął. I stąd właśnie, tak jak wspominałam, większość łączników się rekrutowało. Szare Szeregi przyjęły kryptonim w 1939 roku. W 1942 roku, na przełomie 1942-1943, z przeznaczeniem dla pułku Baszta do słów i muzyki Krystyny Krapelskiej powstał utwór Hej Chłopcy, a Krystyna Krachelska, która zmarła w drugim dniu powstania, jej twarz jest twarzą pomnika Syrenki. Hej Chłopcy! Śmiały wzrok, równa zmyła.
Płaska. Koleżanki usiądą sobie, bardzo proszę. Do słów Andrzeja Płaska, muzyki Kazimierza Oberfelda. Wspaniała, wspaniała piosenka. Wykonywała ją na naszych koncertach nasza Marzenka. Nasza Marzenka kochana, która jest chora, nadal nie mogła wziąć udziału w koncercie. Jest myślą i sercem z nami. A dzisiaj mam nadzieję, że godnie zastąpi ją nasza Jola, bo też pięknie śpiewa. Warszawo ma. Jak tu wyjść i oczyścić, wyjść na.
Pamiętaj, nie wolno ci zwątpić w wolność, co przyjdzie, choćbyś padł. Pamiętaj, że na ciebie patrzy ogromny i zdumiony świat. I wiedz, że krokiem w nędznym bucie, jak pomnik, dziś w historię wzrastasz. I wiedz, że w sercu twoim bije uparte serce tego miasta. Choćby zawiodła wszelka pomoc, choć przyjdą dni głodu i moru, ostatniej stawki nie przegramy, stawki naszego honoru. Nie ma takiego basisty drugiego sierpca, który jeszcze tak pięknie recytuje. Brawo, Andrzej! W stadiu AK zorganizowała się brygady, bataliony, batalion szata, miotła, parasol, pięć baszta. O jednym z nich batalion Zośka, piękna piosenka. Zapraszamy do wspólnego śpiewania. Serry konspelu wyjmę go.
miasto jak Feniks z popiołów wyrosło po tym kataklizmie. To oni, pokolenia, śpiewają i będą śpiewać. Piosenka o mojej Warszawie, nasz rodzyny Zbyszek zaśpiewa pięknie, a tekst ten śpiewany, ta piosenka śpiewana była już w czasie powstania warszawskiego na gruzach Warszawy. Piosenka o mojej Warszawie. Jakoś dziewczyny kochane, jak wiosny budzącej się wiesz, jak światło jaskółek nad ranem, młodzieńcze uczucia nieznane, jak rosa błyszcząca na trawie, miłości rodzącej się wiesz, tak serce raduje piosenki tej śpiew, piosenki o mojej Warszawie. Tak serce raduje piosenki tej śpiew, piosenki o mojej Warszawie. I jak prawdłby kroki bez troski, odnaleźć wędrówek na szlak, tak stoił się przed marszałkowską, tak wizję napatrzeć się z mostu, gdzie lekko pojechać balerę i z tłumem się wpleść na świat i ujrzeć jak dawniej za młodych mych lat, jak do mnie Warszawą się śmiejesz. I ujrzeć jak dawniej za młodych mych lat, jak do mnie Warszawą się śmiejesz. I jak wiem, żeś ty dzisiaj i tata, że chwalę przeżyłaś już ty, czy rozpacz ludzie przygniata, czy muszę nad tobą zapłakać, lecz takim jak żyjesz w pamięci, przywrócę ofiarą swe dni i wieź mi Warszawo też piosenki i łzy, ja gotów ci życie poświęcić. Prześmiewcza, patrzcie jak my jesteśmy z czasem, no, w czasie. Prześmiewcza piosenka na melodię bardzo znaną, bardzo starą, ballady o Mańce Wiśniewskiej. 1 sierpnia w całej Warszawie o chłopakach za K. Sierpnia w całej Warszawie się rozpoczęła okropna draka. Po jednej stronie stali Germance, po drugiej stronie chłopaki z Zaka. Po jednej stronie stali Germance, po drugiej stronie chłopaki z Zaka. Mańce mieli szamy i krowy oraz ruskiego pomoc kozaka, tego nie miała jedna Warszawa, lecz zapomniała chłopaki z Zaka. Tego nie miała jedna Warszawa, lecz
chlebną, jadłicą haka. Już są granaty i rozstrzelacze, niż to by chlebną, jadłicą haka. Tam na drodze polskie strzelanie, nic do łocaja, nie ma haka. Polski zbozdrowy, na zwykli wary, haka już doła. Kapelę schodowa. Piękne dziewczyny, takich w Siedlcach nie ma, jak tam. A jaki przystojnie, a jak śpiewa, kochani Państwo. A zaśpiewają dla nas Serce plecaku. Dziękujemy serdecznie za zaproszenie. Kapela schodowa, widzę, że nasza pani dyrektor jest. Bardzo serdecznie witam. Zobacz, jak to.
Zboczku, zaraz będzie finał, ale zostańcie tutaj, na scenie zostańcie. Ja jeszcze kilka zdań, bo zmierzamy ku finałowi. Okupanci skazali Warszawę na zagładę. Część naszego pokolenia pamięta jeszcze gruzy powojennej Warszawy. Powiem tylko, że na Śródmieściu, zgodnie z zapisami historyków, pozostał tylko jeden cały budynek. Oszacowane straty, poza poległymi oczywiście, to 45,3 miliarda dolarów. Czas nie pozwala na więcej historii, a jest tutaj dużo, dużo jeszcze do powiedzenia. Na pewno Państwo znacie, wiecie. Bardzo ogromnie żałuję, że ten koncert na tle pięknego Urzędu Miasta nie mógł się odbyć, ale no naprawdę pogoda nam dzisiaj spłatała figla, ale za to jest atmosfera gorąca. Dwóch prezydentów przyszło, no gdzież to w ogóle. Zanim rozpoczniemy finałową piosenkę, piękną piosenkę Apelem o pokój, poprosiłabym o zabranie głosu, jeżeli ktoś z Państwa chętny, to na scenie do mikrofonu. Może panowie prezydenci, zapraszamy. Serdecznie za tę lekcję historii, a przede wszystkim dziękuję serdecznie za lekcję patriotyzmu, bo to najpiękniejsza forma patriotyzmu. Ja z przyjemnością, niedawno była godzina W, wiele dzieci pojawia się w takich sytuacjach i dzięki temu jest to najlepszy przekaz do tego, aby kultywować tradycję, aby pamiętać o tym, co się wydarzyło w naszej stolicy. Powstańcy walczyli o wolny kraj, o wolną Polskę. A jak dzisiaj nie musimy tego robić, ale ja jestem przekonany, myślę, że Państwo na widowni zgodzą się ze mną, że tego typu wspaniałe koncerty dają nam nadzieję i w zasadzie pewność, że to, jak dzisiaj możemy żyć, niezależnie od wieku, to zależy tylko i wyłącznie od nas. Dziękuję serdecznie. Daje to nam nadzieję, daje to nam ogromną satysfakcję z tego, że możemy uczestniczyć w tego typu koncertach. Serdecznie dziękuję. Panie Jadziu, gratuluję, że za rok będzie już taka pogoda, że już scenarii... Jak prezydent dołoży ręki, to na pewno będzie. Niepodległości będziemy mogli uczestniczyć na żywo w takim koncercie, ale myślę, że również to miejsce jest godne tego, aby wysłuchać tego typu koncertów. Na Pani ręce, Pani Jadziu, pozwolę serdeczne podziękowania dla wszystkich członków zespołu i przekazać, jak zawsze, skromne kwiaty. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo. Się wylewa na seniorinki i na pana prezydenta, mówią, że ja jestem pupilką pana prezydenta. Z wzajemnością, kochani, z wzajemnością. Jeszcze pan zastępca prezydenta. Dobry wieczór Państwu, szanowni
będę przedłużał. Szanowny Panie Prezydencie, Szanowna Pani Jakubo, Szanowne Panie i Panowie Seniorinek, Szanowna Kapela Schodowa i Szanowni nasi widzowie. Myślę, że kolejny raz przekonaliśmy, że każdy występ seniorinek to jest o jeden szczebel wyżej. Nie wiem, gdzie ten szczebel nas doprowadzi, ale jestem pod wrażeniem, jak zawsze z koncertu na koncert, występu na występ, proszę Państwa, prezentujecie się coraz lepiej. Naprawdę, cóż powiedzieć, to tylko chylić głowę z uznaniem i myślę, że Państwu też się podobało i bardzo proszę jeszcze o klaski. Bardzo dziękujemy. Panie Wydajemu, rzeczywiście, ponieważ nie tak dawno tutaj do naszych gości Skodowa chciałem się wrócić, nie tak dawno gmina Szywca obchodziła 50-lecie, notabene w Skodowie i bardzo się cieszę, że Państwo jesteście tutaj razem z nami, bo tak, bo chciałem powiedzieć, że do tej pory Chodów słynął z zajazdu Chodowej do tego jedzenia, a teraz Katela widzę podnosi poziom również, jeżeli ośpiewanie. I to też się dobrze zgadza, bo składa, bo powiedziałem na tej uroczystości, miałem przyjemność prezentować nasze miasto, że nie ma to jak dobry sąsiad i widzę, że tutaj ten dobrego sąsiada naszą to polega tu wzajemnością, także bardzo się cieszę, że Państwo z nami tutaj jesteście. Bardzo dziękujemy. Panowie Prezydenci, pozwolicie, że te piękne kwiatki ofiarowane dla seniorinek ja przekażę w podziękowaniu naszej Pani Ewie. Ewa, chodź tutaj do nas. Ona jest sołtysem Chodowa. Wspaniała kobieta, energiczna i na Twoje rączki. Proszę bardzo. Ale dyrektorka też jest, ja wiem. Ja jeszcze chcę tylko dodać jedno, bo wszędzie, gdzie tylko jestem, to zawsze to powtarzam. Część osób, jak już była na koncertach, to pewnie to słyszała, ale może są tacy, którzy nie słyszeli. To, co budzi mu największy szacunek w stosunku do zespołu, to motto, które pani Jadwiga mi przekazała, że zespół seniorynki poprzez to, co robi, nie ma czasu ani na lekarza, ani na aptekę. I niech tak pozostanie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy panom. Czy ktoś z Państwa jeszcze miałby życzenie zabrać głos? A jest pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chodowie. Zapraszamy. Pani Iza chyba, tak? Pani Iza. Dzień dobry, witam Państwa. W imieniu wójta gminy Siedlce Henryka Brodowskiego i swoim chciałam pogratulować Państwu występu, był to niezwykły spektakl, niezwykłe wystąpienie, nie tylko muzyczne, ale i też aktorskie, więc wielkie brawa dla Państwa. Bardzo się cieszę, że współpraca między gminą a miastem Siedlce przebiega tak wspaniale i w szczególności tutaj widać, jak zespoły się łączą, więc bardzo dziękujemy za zaproszenie i liczymy na owocną dalszą współpracę. Wielkie raz ukłon i brawo dla seniorów. Wielkie brawo. Pozwolę sobie jeszcze na kapeli Schodowa, również od pana wójta kwiatki przekazuję na ręce pani sołty. Bardzo dziękujemy pani dyrektor za przede wszystkim pamiętam serdeczne przyjęcie w Chodowie, bo byliśmy tam na pikniku rodzinnym. Wspaniale, gościnni i przede wszystkim kapela, która się pięknie rozwija. Będziemy kibicować i współpracować. Dziękujemy bardzo. Ewuńka, stań sobie do mikrofonu z koleżankami, bo teraz apel o pokój. Jeśli można, ja dwa słowa. Chciałbym tę piosenkę dedykować mojemu wnuczkowi, Dominikowi Grochowskiemu. To jest chłopiec, który pójdzie w tym roku do szkoły i przyszedł na koncert dziadka uczyć się lekcji historii. Brawo, Dominik. Brawo. Do nas na scenę. Chodź. Chodź tutaj do mnie. Kapela Schodowa, do mikrofonu chodźcie. Chodź, Przemusiu, tutaj, kochany. O tak. A ja sobie pośpiewam do tych wspaniałych chłopców. Apel o pokój. Ja jeszcze chwilę, jeśli szefowa pozwoli. No bo tak, padło tutaj dużo słów.
pod adresem seniorynek przede wszystkim, prawda? My to tylko za tak skromnie jedną piosenkę i chcieliśmy właśnie podziękować za te słowa uznania panu prezydentowi, panu wiceprezydentowi, naszej pani Izie, pani dyrektor gminnego ośrodka. I właśnie niech ta współpraca między Siedlcami a Chodowem rozwija się, niech kwitnie, niech to będzie wszystko naprawdę widoczne, żeby nas wszystko łączyło, nie dzieliło. Także życzę tego serdecznie. A myśmy tak pięknie śpiewali o Chodowie. Ach, ten Chodów, jaki piękny, gdzie jest taki drugi raj? Tam dziewczyny znajdziesz cudne, tam spotykasz chłopów na zbał. Apel o pokój. Niestety nie udało się, pewnie tam ze wschodu te złe wiry przyszły tutaj i dlatego ta pogoda tak zawirowała. Bardzo dziękuję, kochani, za to, że jesteście z nami kolejny raz. Koleżanki mają tutaj coś słodkiego dla wszystkich widzów, a gdybyście Państwo chcieli rzucić złotóweczkę na cel dla naszego zespołu, to bardzo będę wdzięczna. Bardzo dziękuję i zapraszamy na kolejne koncerty. W tej chwili szykujemy koncert w czwartym kwartale
jeszcze dokładnie nie wiem, ale piękne melodie, piękne, kochani. Lata 50., 60., 70., Beatlesi, czerwono-czarni, Elvis Presley, Pani Babki, Filipinki. Piękny program. I już z góry zapraszam, będą plakaty, będzie nagłośnienie. Bardzo dziękuję za spotkanie. Do miłego zobaczenia.